niezmiernie miło powitać Państwa na kolejnym koncercie noworocznym Orkiestry Dęcej Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic. Cieszymy się, że możemy się spotkać w tak zacnym gronie sympatyków i przyjaciół muzyki. Z pewnością zgodzą się ze mną Państwo, że muzyka ma niezwykłą, wręcz magiczną moc. Porusza ludzkie serca na całym świecie. Mam nadzieję, że Orkiestra Dęta OSP Kwielice, która przywitała nas Marszem Florentyńskim Pochod w aranżacji Juliusza Pucika, sprawi dziś, że muzyka zabrzmi w naszych sercach ze szczególną mocą i radością, a nasze umysły staną się grającą magiczną kartą przepełnioną wrażliwością na jej piękno. Powitajmy brawami Orkiestrę Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwielic pod batutą pana Marcina Lercha. Powitajmy również zespół Echo z Kwielic, który wystąpi dziś gościnnie z Orkiestrą Dętą oraz panią Anetę Marciniak, prowadzącą zespół Echo. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że zimno Państwu nie straszne i mimo temperatury wytrzymają Państwo do końca koncertu. Orkiestra ambitnie przygotowała dla Państwa cztery bloki muzyczne. A żeby tradycji stało się zadość, w czasie tegorocznego koncertu noworocznego usłyszymy przepiękne polskie kolędy, muzykę filmową, muzykę klasyczną oraz muzykę rozrywkową. Więcej szczegółów zdradzimy już za chwilę. Zapraszamy Państwa do wysłuchania pierwszego bloku muzycznego, w którym usłyszymy koncertową wersję znanej polskiej kolędy Dzisiaj w Betlejem, aranżacji Franciszka Suwały, niezwykle nastrojową i doskonale wszystkim znaną piosenkę Czesława Niemena Pod papugami. Dziś zaśpiewa ją dla nas Magdalena Radajewska. W tym bloku muzycznym towarzyszyć nam będzie również przepiękny, melancholijny utwór Solo na trąbkę, bezwietrzny dzień w aranżacji Leona Landowskiego. Solo wykona Marek Bałajewicz. Na zakończenie tego bloku muzycznego usłyszymy wiązankę utworów zespołu Golec Orkiestra, Kiloherce prosto w serce, Pędzą konie, Słonik, Taniec połamaniec, Kto się ceni, Zwycięstwo. Brzmi obiecująco, nieprawdaż? Zapraszamy i życzymy miłych wrażeń muzycznych. Świeci smak. Tu
Zapraszam do wysłuchania drugiego bloku muzycznego.